Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem się z wami przywitać, bo nie wiem, czy widzieliście już dzisiaj moją mordkę, więc tara! No i dzień dobry, mordeczki. Pierwszy sukces jest. 5:02 jest sobota. Kolejnym sukcesem to jak się nie położę z powrotem spać. Ogólnie to jest bardzo dobrze, ale strasznie zimno, strasznie. Ale cóż, chytam ten dzień za ojca i lecimy. Szuszka 46. Ja tak, poranny rytuał zrobiony. 15 minut rozwoju z Mirkiem i Zenia z Kiniowca zrobiony. Pouczyłem się angielskiego. Oglądałem sobie Garego. I cóż, i teraz zabieramy się za 10 stron książki. A potem lecimy na trening. Dzień dobry, dzień dobry. Jest sobota, godzina 6:55. Jest 2 stopnie, jest zarąbiście zimno, jeszcze słońce nie stało. Ja idę na trening, czajcie bazę, jestem taki z siebie dumny, kurde. Trudne decyzje. Wczoraj przeczytałem właśnie taką wypowiedź miliardera polskiego, że to, co on robi każdego dnia, to zmusza się do trudnych rzeczy, do tego, czego nie lubi. No i wiecie, wtedy, ja dzisiaj oglądałem Rafała Mazura. I właśnie to jest takie budowanie swojego konta emocjonalnego. Za każdym razem jestem silniejszy emocjonalnie. I o to chodzi, pokonywać siebie każdego dnia. Lecimy! Słoneczko powoli wstaje, a ja opuszczam plan budowy. Kurczę, to niesamowite uczucie. Takie, no niesamowite, no to trzeba przeżyć, takiego pokonać siebie po prostu. Dzień dobry, jest 12:32 i słuchajcie, miałem taką rozmowę. Przed chwilą 2 godziny rozmawiałem z Sebastianem, za co mega dziękuję i pozdrawiam, jeśli to ogląda, ale sprał mi mózg lepiej niż jakiś vanish czy perwo, naprawdę. No 2 godziny rozmawialiśmy o Biblii, trochę o Bogu, o wszystkim tak naprawdę, trochę też o mnie, o moich planach, o nim, o tym, jak Bóg zmienił jego życie. Kurczę, to była... No jestem sprany, ja teraz nie mam... Nie wiem, co mam teraz robić trochę. Spójrzmy w nasz kalendarz. Rytuał, trening zrobiony, 15 minut rozwoju zrobione, książka zrobiona była, angielski zrobiony. Kurde, to ja większość spotkanie zrobione. Kurczę, praktycznie większość zrobiłem, jest dobrze. Słuchajcie, jak wspaniale wstałaś wcześnie rano, jest godzina 13. Idę sobie do fryzjera. Przez 2 godziny ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem poznanym na Instagramie, czyli od godziny 10. Ja praktycznie o godzinie 10 zrobiłem 90% rzeczy zaplanowanych na całą sobotę. O godzinie 10. Ja od 10 bym mógł leżeć i pięknie pachnieć i nic nie robić. I dzień jest zaliczony. Ja pierniczę, dzisiaj to mam już mózg na papkę zrobiony normalnie. Przesłuchałem sobie właśnie wywiadu, rozmowy z kanału 20 metrów kwadratowych. Łukasza Jakubiaka z kobietą, która dostała wyrok. Lekarze powiedzieli, że zostało jej kilka miesięcy życia. I ta świadoma, ona mówi w tym wywiadzie, że nie doceniała życia, nie doceniała, że życie to jest dar, że nie zauważała tych dni, każdego dnia, że świadomość dla niej to jest docenianie każdej chwili, to, że ma ręce, że ma nogi, że może chodzić, to jest... No ja sobie tak myślę, czy naprawdę musi się stać jakaś tragedia w naszym życiu, żebyśmy potrafili sobie uświadomić, jaki właśnie to jest dar z tego życia. Czy nie możemy się cieszyć życiem, kiedy możemy się nim cieszyć, a nie kiedy przyjdzie dana choroba, coś nas złapie. No i wtedy będziemy właśnie doceniać, że nie docenialiśmy tego życia. Pora trochę posprzątać. A
dlaczego codziennie wstaję między 5 a 5.30? A mianowicie, bo wszyscy wielcy tego świata, tak zwani ludzie sukcesu, wstają przed 6 rano. I no prosta zasada, jeżeli chcę dojść tam, gdzie są oni, to muszę robić to, co robią oni, czyli po prostu naśladuję ich, tak? Widać, że z nawykiem ludzi sukcesu wstają wcześnie rano i o tym się trąbi wszędzie tak naprawdę. Jakie są jeszcze korzyści tego? Po pierwsze, jest więcej czasu, to już wam mówiłem. Jestem bardziej produktywny, mam taką spokój i ciszę na czas, nikt mi nie przeszkadza. Lepiej się kontroluje swój dzień, no na pewno, bo ja większość rzeczy potrafię zrobić rano, jeszcze przed wyjściem do pracy, jak idę na godzinę 7.30, wychodzę do pracy, ja do 7.30 potrafię zrobić 80% celu dziennego, w sensie wszystkich rzeczy, które zaplanowałem na dany dzień, przed 7.30 są zrobione. No wiadomo, to za każdym razem to nie jest łatwe i to nie jest wygodne, więc za każdym razem ćwiczę się w samodyscyplinie i za każdym razem, wiecie, każda trudna rzecz wykonywana za każdym razem staje się łatwiejsza. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałem, ale chyba wiecie, o co chodzi. Także pamiętając czasy, kiedy wstawałem normalnie, powiedzmy pół godziny, 40 minut przed pracą, a teraz 3 godziny przed pracą, żeby rano porobić wszystko, naprawdę wybieram zawsze rano, bo ja rano robię z nawyku wiele rzeczy, typu jak właśnie szklanka wody, poranne ćwiczenia, medytacja, 15 minut rozwoju, a jak zdążę, to jeszcze angielski. Ja to wszystko robię rano, ja przychodzę po pracy zmęczony, ja o tym nawet nie myślę i to jest zrobione, zawsze. I widzicie, nawet nic nie muszę robić po południu i dzień jest zrobiony, każdego dnia posuwam się do przodu, dzięki temu, że właśnie robię to rano. To jeszcze wam powiem, jak zacząłem wstawać wcześniej rano, bo to nie jest takie hop-siup, jak się wam wydaje, że o, nastawię budzik drona, piątą i wstanę. Nie, nic z tych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli normalnie wstajesz o godzinie 8, to wstań jutro sobie 7.30. Naprawdę. Nie, od razu nie zapalaj się, że od razu, o, jutro o 4 będę. A normalnie chodzisz spać o 3 w nocy. Po pierwsze, długość snu musi być taka sama i nie zmieniać się restrykcyjnie. Czyli jak chodzisz spać normalnie o godzinie, nie wiem, 12, 1 w nocy, to nagle nie zmienisz tego, żeby wstawać o 5 czy 6 rano. Więc pierwsza najważniejsza zasada, kładź się wcześniej spać. Ale nie jakoś restrykcyjnie przestaw o 2 godziny, tylko codziennie powiedzmy o 15 minut, o 10 minut wcześniej. A nawet co tydzień, nawet nie musi być codziennie. Za każdym tygodniem, z każdą niedzielą kładź się o pół godziny wcześniej spać. Krok drugi, najważniejszy, ustaw budzik z dala od łóżka. Jeżeli będziesz miał telefon, swój budzik na wyciągnięcie ręki, to ty zrobisz coś takiego, że go weźmiesz, wyłączysz i pójdziesz w kimę. Przetestowałem to wiele razy, zawsze się tak działo, dlatego zawsze mój budzik ustawiam tak, że muszę wstać, muszę przejść przez cały pokój i go dopiero wyłączyć. I wtedy jest dużo większa szansa, że jeżeli już wstałem, jeżeli się już pobudziłem, zmotywowałem do tego, żeby wstać i wyłączyć ten pieprzony budzik, który mi dzwoni cały czas, to już możliwe, że do tego łóżka tak szybko nie wrócę. Jest jeszcze innych kilka fajnych technik, ale o tym powiem w innym vlogu na temat higieny snu. To tyle, pozdrawiam, szczałeczka. Rób to, co musisz robić, aż będziesz mógł robić to, co chcesz. Dlatego jeszcze ostatnie 30 minut na rozwój i relaks. Ten materiał Ci się podobał, proszę zostaw łapkę w górę i jakikolwiek komentarz, da mi to znak, że podoba Ci się to, co robię. A jeśli chcesz śledzić moją drogę do wymarzonego życia, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, szczałeczka, lecimy! Być świadomym to zafascynowanie się rzeczami oczywistymi. Oczywiście, że tak. Powiem tak, że życie jest darem. Jest na pewno ogromny prezent dla każdego. I absolutnie nie doceniałam go wcześniej. Czego nie zauważałaś? Nie zauważałam w ogóle z każdego dnia tego, że mogę sobie wstać, tego, że mogę chodzić, tego, że mogę sobie pójść do toalety, umyć ręce. Wielu obecnie potrzebuję pomocy, tak? W wielu sytuacjach. Dla mnie żyć świadomie to jest doceniać każdy element danego dnia. Każdy. Ręce, nogi, to, że mogę mówić, myśleć, widzieć Ciebie, być w kawalerce. Po prostu cieszyć się, że się jest. Ja bym to nazwał